Mam cały czas gaz w podłodze. Wszystko plastik jak w Daci, ale nic nie skrzeczy. Dzisiaj w autoprawdzie Renault Clio. Na pełnych LED-owych światłach. Nawet przeciwgłowe są chyba LED-owe, o ile się nie mylę. Jest to samochód zastępczy za Dacia, bo Dacia jest u blacharza. Co się stało z Dacią, to wam zrobię filmik o tym. Fajne nowe autko, 3000 przebiegu. Jeżdżę tym 2 tygodnie, to znaczy nie ja, tylko pracownik. A ja postanowiłem wziąć go na jeden dzień, żeby sprawdzić, jak się tym jedzie. Zobaczcie, z tyłu również światła chyba LED-owe, nie wiem. Bagażnik otwieramy, naciskając pod sterzakiem bądź z kluczyka. No i jak to Clio, miejsca za dużo tutaj nie ma. Co jest pod miejscu koła zapasowego? Butla LPG, bo samochód jest z fabrycznym gazem, co jest jego niewątpliwą dla mnie zaletą. Przychodzimy do samochodu, otwieramy go. Moment. Tutaj samochód nas wita światłami do jazdy dziennej z przodu. I z tyłu. Z tyłu również. Dobra, wchodzimy do środka, jedziemy. No i siedzimy w nowym Clio. Samochód teraz jest wyłączony z funkcji start-stop. Tak wyglądają zegary. Tutaj monitor. Generalnie fajnie to wygląda. Nacisnę sprzęgło, to samochód odpala. Podobają mi się te zegary tutaj. Przekręcenie kluczyka, test systemów pokładowych, możemy uruchamiać silnik. Niski poziom LPG, światła są automatyczne. Zobaczymy jeszcze długie, zobaczcie, długie też LED-owe, przeciwmgielne. Również LED-owe, fajnie. Dobra, jedziemy. W bagażniku jedna lampka i to już jest lampka zwykła, żarówkowa. No i to by było tyle, jeżeli chodzi o bagażnik. Jeżeli chodzi o miejsce z tyłu, klameczka tutaj tak dziwnie. Ja tym autem jeżdżę, więc siądę sam za sobą w tym momencie. No i powiem wam, zobaczcie, dotykam kolanami siedzenia, ale nie ma tragedii. Nad głową mam również 3 palce, a mam 1,80 m wzrostu. A co jest z tyłu? No z tyłu nie ma w sumie nic. Kieszeń w fotelu. Głośniki w drzwiach. Szyby elektryczne, taki mały schoweczek. No zobaczcie, z tej strony będzie lepiej widać. Mały schoweczek na jakąś tam buteleczkę. Zamkniemy drzwi. No i ciemne szyby. Co mi się podoba. Każda z szyb ma automatyczne domykanie i otwieranie. To jest super, w Dacii tego nie ma. A oto widok na konsolę centralną. Podobają mi się te tutaj światełka czarne. Bardzo fajnie to wygląda. No i co? Zobaczymy, co jest z przodu. Jeszcze wypadałoby zobaczyć pod maskę. Wierzcie mi lub nie, nie otwierałem maski tutaj w tym samochodzie w ogóle. Także może mieć z tym problem. Poczekajcie chwilę. Oto sobie pyrka, silniczek litrowy w gazie. Auto ma 3000 przebiegu. Także zobaczcie, silnik dość podskakuje, ale
Ale w środku tego nie czuć. W środku jest super. To jest to trzycylindrówka oczywiście. To jest chyba jest nowinkie fabryki. A teraz przełączymy na paliwo, żeby pokazać Wam, jak chodzi na benzynie, bo moim zdaniem wtryskiwacze z gazu bardzo hałasują. O, zobaczcie, fabryczny przełącznik Adreno rozwiązało. O, i mamy teraz benzynę. Dużo ciszej i trochę moim zdaniem równiej, no ale o ile drożej w podróżowaniu. Dobra, zamykamy klapę. Klapa jest na kija, także nie ma siłowników. No i dobra, idziemy do środka. W tym momencie mamy samochód na benzynie, a jak przełączymy na gaz, patrzcie, butla pykła i od razu niski poziom LPG. I pokazuję tutaj na dole ikonkę LPG. Fajna sprawa, że to jest fabryczny gaz. Fajnie to działa. Niski poziom LPG to znaczy, ile możemy na tym gazie jeszcze przejechać. Średnie spalanie 90 km. To starczy do moich celów. Jeżeli chodzi o wyposażenie tego samochodu, to tak, z tego co wiem, nie jest zbyt bogate. Zobaczcie, klimatyzacja manualna. Tutaj mamy taki schoweczek, dwa złącza USB, zapalniczka i aux do radia, czyli fajnie. Schowek, nie wiem, czy będzie coś widać. No, taki sobie, nawet ma w nim lampki. No i jest nieklimatyzowany. Co dalej? Przyciski. Zobaczcie, ile tu jest zaślepek wolnych, czyli wersja dość biedna, ale moim zdaniem ma wszystko, co potrzebne. Sam monitor jest 7-calowy. Mamy tu takie funkcje, jak na przykład radio. Fajnie to wygląda, jak w każdym nowym samochodzie. Muzykę możemy sobie puścić z czegokolwiek, z telefonu bądź z kabla. Telefon miałam niepodłączony w tym momencie. Jakieś tam informacje o pojeździe, ciśnienie w oponach i ustawienia. I tu mamy funkcje, które samochód ma. Asystent jazdy. Możemy sobie wszystko włączyć. Aktywne hamowanie, odległość z przodu, znaki drogowe, pas ruchu. Wszystko można tutaj wyłączać i włączać. Zobaczcie. Wibracja średnia, wysoka, ostrzeżenie wczesne, standard późno. Wszystko jest do sprawdzenia. Tutaj wyłączamy znaki drogowe. Aktywne hamowanie włączone. Alarm o przekroczeniu prędkości, rozpoznawanie znaków drogowych, ustawienia asystenta pasa ruchu. I tu mamy jeszcze asystent parkowania. Mamy tylko z tyłu czujniki. Pokażę Wam później, jak to wygląda. No i to by było na tyle. Nie ma nawigacji. Nawet dobrze, bo teraz i tak ja mam nawigację w Daci i powiem szczerze, korzystam tylko z Androida Auto. Jak włączymy wsteczny, jest takie coś. No i wiadomo, tutaj się pojawiają, jak jest przeszkoda, to pojawia się grafika i dźwięk. Dobra, to trzeba sprawdzić przyspieszenie tego samochodu. Z lewej strony mamy jeszcze przyciski, asystent pasa ruchu. Podejrzewam, że to jest podświetlenie deski rozdzielczej i wysokość świateł. Tak, to jest wysokość świateł. A to podświetlenie deski. Ok, jedziemy. No i będziemy się rozpędzać do setki. Katalogowo ten samochód ma 12,5 sekundy. Zobaczymy, ile ma w rzeczywistości. Jedziemy na gazie. Na gazie podobno jest większa moc. No to ruszamy.
stówka. Pociśniemy jeszcze, korzystając z okazji, że jedziemy na niemieckiej autostradzie. Wiatr trochę jest, ale mamy szósty bieg już. No i gaz. Zobaczymy, jak to auto się rozpędza. Powiem wam szczerze, słychać trochę wiatr, no ale na zewnątrz jest naprawdę tragicznie. Także nie ma tragedii w samochodzie, jeżeli trochę tam słychać wiatr. Mam cały czas gaz w podłodze. Tysiące obrotów i 175, całkiem fajny wynik. No ale auto już nie chce tak przyspieszać, to jest chyba jego prędkość maksymalna, 180. No już tak przyspiesza po 1 km, także odpuszczę mu. Może pod 190 by podeszło, ale droga mi się kończy. Dobra, to tyle z przyspieszeń. Czas na mój ulubiony punkt programu, czyli podświetlenie nocą. Nie mamy takiej całkowitej nocy, bo mój garaż jest zajęty, ale jest generalnie półmrok. Zaczynamy od drzwi. Ładnie podświetlone na biało panele okien. Włącznik gazu. Przyciski po lewej stronie. Prędkościomierz. Tu mamy monitorek. Na dole nawiewy, wszystko ładnie podświetlone, kierownica również. Powiem wam, że nie ma tu chyba rzeczy niepodświetlonej. Górny panel, tu są światła zwykłe, nie LED-owe. No i nie ma podświetlenia na lusterku. Ani dla kierowcy, ani dla pasażera. Jeżeli chodzi o światła drogowe, czyli do jazdy, świecą bardzo fajnie, wiadomo, nowe, LED-owe, świecą na biało, elegancko. Dobra, z podświetlenia to chyba tyle. Jeżeli chodzi o deskę rozdzielczą, materiały, wszystko plastik jak w Dacia, ale nic nie skrzeczy. Monitorek trzyma się nawet. Podobają mi się te kratki nawiewu, fajnie to wystylizowane jest. No i tak, co my tu mamy? Tutaj taką półeczkę na smartfona. Tutaj dwa uchwyty na kubki i z tyłu jakiś tam... To jest wersja bez podłokietnika. Ktoś nie chciał, jak to konfigurował. Ja bym sobie wziął podłokietnik. No ale wiadomo, to jest samochód zastępczy, także trzeba się z tym liczyć, że nie wszystko będzie. Przejdziemy teraz jeszcze do radia, do systemu audio, jak to gra. Radio gra całkiem fajnie. Tu mamy ustawienia dźwięku manualnie. Dajemy sobie, gdzie chcemy, aby dźwięk był, albo opcję centralnie. Później mamy jeszcze, wiadomo, niskie tony, wysokie, średnie, podbicie basu, zwiększenie głośności. No i to wszystko. Mierzymy sobie jeszcze szybko bagażnik, bo deszcz pada. Jego długość to jest około 63 cm. Szerokość 1 metr. A wysokość do deski mniej więcej 52 cm. No i teraz długość przy rozłożonym siedzeniu. Czy da radę się wyspać? No chyba nie. Do fotela kierowcy to jest 136 cm. Taki oto wynik. Fotel rozkłada się bardzo, bardzo prosto. Ten przycisk wciskamy. Jednym ruchem już fotel jest rozłożony, co fajne. Mamy isofiksy, zobaczcie. I to na tyle dobrze pomyślane, że wystarczy klapkę dać do góry i mamy to wszystko na wierzchu. Nie musimy nic wpychać, z niczym się męczyć. W drugim rzędzie z tyłu, znaczy się, nie ma podłokietnika. Tak wygląda tył.
kierownica całkiem przyjemna w dotyku i regulowana w dwóch płaszczyznach. Zobaczcie, tak, góra i dół, całkiem sporo. Kierownica trochę przypomina Dacia, ale jest moim zdaniem trochę lepiej wykonana. No i fotele są naprawdę bardzo wygodne i trzymają na boki, to mnie dziwi. Teraz czas na przejażdżkę kryjówką. Najlepiej pokazać Wam wszystko w praktyce, jak to wygląda. Zacznijmy od systemów bezpieczeństwa. Przejdziemy tutaj na monitor. Tutaj na tym monitorze jest pokazane, jaką mamy odległość od poprzedzającego samochodu, czy jest dobra, czy zła. Aktualnie nikt przed nami nie jedzie, to nic nie ma. Ale zobaczcie teraz, puszczę kierownicę. Mamy zakręt drogi. I samochód sam skręca. A zakręt jest dosyć taki. Zobaczcie. To wszystko w samochodzie za 60 tysięcy. Trzymaj ręce na kierownicy, szarpie kierownicę, kładziemy ręce. Wszystko wraca do normy. Całkiem fajna sprawa, szczególnie jak ktoś przyśnie. Bo nie mówię, żeby z tego korzystać tak, żeby nie trzymać rąk na kierownicy, ale naprawdę pozwoli to w niejednej sytuacji wyjść cało i samochodowi, i kierowcy. Teraz włączymy sobie tempomat. Tempomat o dziwo nie jest aktywny. Zobaczcie, mam cały czas trzymaj ręce na kierownicy, bo droga jest tak krzywa, że wyjeżdżam poza linię. Włączymy sobie tempomat. Moment, tutaj. I mamy na tempomacie teraz 93 i pokazuje nam, że do poprzedzającego samochodu mamy 1,8 sekundy, gdybyśmy jechali. Teraz już jest za blisko do tego samochodu, a teraz już jest bardzo blisko. Ale tempomat nie jest aktywny, sam nie reguluje odstępu. A szkoda, bo podejrzewam, że wszystko jest w tym samochodzie do tego, żeby to działało, a jednak tego nie ma. Pewnie ktoś nie dopłacił. Ale ten samochód jest też dziwnie skonfigurowany, no bo nie ma nawigacji, a ma monitor. Są dziwne pakiety podobierane do tego auta. Jedziemy dalej. Tu mamy funkcję normalne pokazanie prędkościomierza. Ciśnienie kół, zasięg na LPG. Super sprawa. Samochód jest w gazie fabrycznym. Wyprzedzimy sobie. I pokazuje zasięg na paliwie, na gazie, w zależności od tego, na czym aktualnie jedziemy. Tu mamy, ile przejechaliśmy na LPG. Średnią prędkość. Średnie spalanie. Spalania nie jest duże. Biorąc pod uwagę to, że nie oszczędzałem tego samochodu. No i prędkość, jaką mamy w tym momencie. Następna opcja to jest, jakie radyjko słuchamy. No i taki bajer pokazuje, ile newtonometrów i koni mechanicznych właśnie zużywa nasz samochód. Teraz jadę bez gazu, to nic, ale zaraz za zakrętem depnę, to zobaczycie, jak to wzrasta. O, prawie całe newtonometry i połowę koni, a gaz jest w opór. Dobra. I następne menu to menu drogowe, które pokazuje znaki. Rozpoznawanie znaków też jest fajne, pod warunkiem, że mamy jakieś znaki, bo system nie patrzy na to, że było skrzyżowanie, jest odwołanie znaku. On pokazuje zawsze poprzedni znak, który widział ostatni. Ale działa to dobrze pod tym względem, że nieraz się zapomina, ile tu można jechać. Fajnie, że to jest. Teraz przełączyłem na paliwo. I mamy zużycie na 6 litrów benzyny na 100 km i zasięg na paliwie 570. Jest cały zbiornik. Zbiornik to jest 39 litrów, także dużo nie ma, no ale jest gaz, także zasięg jest całkiem fajny. Zmierzymy sobie teraz elastyczność na 6 biegu od 80. Poczekajcie, muszę mieć do tego warunki. To jest pod górkę, to będzie niesprawiedliwe dla samochodu. Gdzieś na równym. Powiem Wam, jak jest ten asystent pasa ruchu włączony, znaczy to trzymanie w pasie, to ja mam ręce na kierownicy, a on i tak skręca sam. To jest dziwne uczucie. No ale z drugiej strony, czemu nie? Ja nie muszę się skupiać na tym. Eko wyłączymy, nie będzie eko.
sprawdzamy przyspieszenie. I teraz tak, to będzie kawałek prostej, do 80 zwolnimy, damy sobie, no tak, będzie lepiej widać. Dobra, jest 80, gaz w podłogę. Do 120 się spróbujemy rozpędzić na szóstym biegu. Dobra, do mnie goście wyjechał, ale było 119, no to... A teraz sprawdzimy od 80 do 120 na piątym biegu. Dlaczego by nie? Jest dość spory ruch. Nie chcę tak tamować, ale trzeba to trzeba. Mnie jeszcze facet wyprzedzi. Dobra, jest 80. Lewy migacz i gaz padło na piątym biegu. No mam wrażenie, że tak samo albo nawet dłużej niż na szóstym. No, jest. Teraz tak. Na szóstym biegu prędkość 100 na godzinę. Sprawdzimy ile jest obrotów. Bo to ważne. Mamy koło stówki. 2200 obrotów na szóstce. Jak na sześciobiegową skrzynię to jest mniej więcej norma. Jak nagrywałem ten film, to był sierpień, może początek września, a teraz jest już grudzień, więc sprawdźmy, czy to Clio nadal kosztuje 60 kilka tysięcy złotych. Jak widzicie, jestem na konfiguratorze, wybieramy sobie silnik, ten co ja tam miałem, czyli 100 koni w fabrycznym gazie. No i przechodzimy dalej. Cena jest 67 400, taka raczej zostanie, bo nie dobierałem nic, co mogłoby więcej kosztować, to znaczy mamy biały kolor darmowy, bo gdybyśmy chcieli jakiś inny, to 2000 zł, gdybyśmy chcieli inne felgi, to również 2000 i tak by się uzbierało. Ale zostańmy przy tej bazowej wersji, 67 400, i co za to mamy? Jak widać, jest ekran 7-calowy w tej cenie, plus zespół wskaźników i zegarów z wyświetlaczem 4,2 cala, czyli ten mały wyświetlacz między zegarem a obrotomierzem. No i jeszcze parę innych rzeczy, o których możecie sobie przeczytać. W tej cenie mamy również światła przednie full LED, światła tylne full LED, z oświetleniem tablicy rejestracyjnej również w LEDzie. No i klimatyzację manualną. Oraz co ciekawe, jest system utrzymania pasa ruchu oraz system rozpoznawania znaków drogowych również w tej cenie, także Renault coś tam od siebie dodało. I teraz pytanie, czy opłaca się taki samochód kupić jako nowy za 60 kilka tysięcy złotych, czy też nie? Słuchajcie, moim zdaniem jeszcze rok temu można było dostać całkiem niezłe rabaty na nowe samochody. Także takie Renault można było sobie kupić za te 65 tysięcy złotych i na pewno dealer jeszcze by dołożył coś z wyposażenia od siebie. W tym momencie sprawa wygląda nieco inaczej. Także ciężej jest dostać jakiś upust. No ale generalnie za 60 kilka tysięcy mamy nowy samochód, niebrzydki. Nie jakiś specjalnie wolny, według mnie bardzo wygodny do jazdy. No i co najważniejsze, w fabrycznym gazie, którego spalanie oscyluje na poziomie 7 litrów LPG. Czy to się opłaca? Każdy musi sobie sam odpowiedzieć na to pytanie. Ja was zostawiam z tą decyzją i do następnego filmu. Cześć, trzymajcie się.